Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15 temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka Zagłębia Miedziowego i portalu regionu miedziowe.pl. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 767-400-400. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. I rozpoczynamy dzisiejszy temat dla reportera. Dzień dobry, witamy. Kasia Prałat-Dzik. Bartosz Skopiński i dołączył do nas Leszek Wspaniały. Dzień dobry, Leszku. Dzień dobry. Dzisiaj o poranku na szczęście spokojnie, bez wejść na żywo z zdarzeń drogowych, tak jak to miało miejsce przedwczoraj i wczoraj. Dzisiaj na szczęście spokojnie i bezpiecznie i miejmy nadzieję, że nie tylko piątek, ale i nadchodzący weekend tak właśnie w regionie upłynie. A teraz was, drodzy słuchacze, zapraszamy, bo najbliższe 30 minut jest właśnie dla was. 767-400-400, ten numer telefonu jest do waszej dyspozycji. Informacja z wczoraj na liczne wasze zapytania i telefony odnośnie zieleni, która wchodzi na drogi rowerowe w ciągu Obrońców Pokoju czy Legnickiej, a także na chodniki. Mamy zapewnienie z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, że w pasie drogowym ta zieleń ma być wykaszana i skracana od dzisiaj. Tak więc służby powinny się tam dziś pojawić i zrobić porządek, żeby można było w sposób bezpieczny czy to przejechać na hulajnodze, czy na rowerze, czy po prostu przejść. Chciałoby się tak powiedzieć, w sposób cywilizowany, a nie ocierając się o krzaki, które wchodzą czy na drogę rowerową, czy na chodnik. Tak więc trzymamy kciuki za powodzenie tej akcji, a może nawet po weekendzie pojawią się w związku z tym kwiaty i motyle. Zobaczymy, ale no cieszę, że na koniec wakacji być może jednak doczekamy się porządku w tym ciągu pieszo-rowerowym. No i czekamy na kolejne tematy, które waszym zdaniem wymagają interwencji. Dziennikarze Radia Elka Zagłębia Miedziowego, mamy już telefon, więc będziemy witać naszego słuchacza. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, kochana Radyjko. Melduję posłusznie z Obrońców Pokoju. Działają tyle ekip. Czyną wszystko, co możliwe, robią porządki, grabią, także myślę, że zadanie będzie spełnione. Ale wszystko, co możliwe? Ale wszystko, drzewa, mamy nadzieję, że zostawią. No nie, no myślę, nie, są przyczepki, są traktorki, także nas zapewne pozabierają. Dobra, pozdrawiam, miłego dnia. Dziękujemy za... I taka reakcja naszych słuchaczy mi się zawsze bardzo podoba. Wczoraj było zapewnienie z Generalnej, że dzisiaj wejdą. Okazuje się, że już weszli, już działają, a nasz słuchacz czujny dzwoni i pilnuje. I dobrze, pilnuje. Bardzo dobrze. Super. Bardzo się cieszymy. 767-400-400, czekamy na kolejny telefon. Od kogoś z naszego regionu, Lubin, Polkowice, Głogów i jeszcze inne miejscowości. Dobre sprawy, złe sprawy, co trzeba poprawić, naprawić, a co już zostało naprawione. Na takie informacje czekamy do 9:45. Tak, na mieszkańców Głogowa czekają też organizatorzy wystawy Iskry Niepodległej, która dziś w Rynku Starego Miasta obok Sukiennic będzie otwierana o godzinie 10 i do dziś do 18, w sobotę od 10 do 18 i w niedzielę od 10 do 16. To mobilne widowisko edukacyjne Instytutu Adama Mickiewicza, które ma popularyzować sylwetki ojców niepodległości, ale też i sportowców, podróżników, ludzi kultury, naukowców czy społeczników. Zapraszamy do odwiedzenia. Wstęp oczywiście jest darmowy, można przyjść i zapoznać się z historią podczas tej wystawy takiej multimedialnej Iskry Niepodległej. To w Rynku Starego Miasta. Zapraszamy serdecznie, podobnie jak zapraszamy na szereg imprez, które w weekend będą się odbywać w regionie, a tych naprawdę całe multum. I tak jak tydzień temu ruszył sezon dożynkowy w Radwanicach, tak w ten weekend bawić się będą mieszkańcy gminy Gaworzyce i Grębocice. I Ścinawa. Tak. No i właśnie jeśli chodzi o dożynki w Grębocicach, to dzisiaj po południu. O tym w naszych popołudniowych rozmowach z naszymi gośćmi, wójt gminy Grębocice, pan Roman Jabłoński, a także Renata Chrzan, dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Grębocicach, powiedzą, co też się szykuje w tym roku. No ale to nie jedyna rozmowa, która pojawi się dzisiaj po południu. Leszek Wspaniały będzie rozmawiał z Żanetą Baczyńską, kierownik Teatru imienia Andreasa Gryfiusa w Głogowie, a ta rozmowa już będzie dotyczyła najbliższego tygodnia, bo po weekendzie różne ciekawe atrakcje jeszcze na wakacje.
wakacje. Tak, ostatni tydzień wakacji, ale teatr przygotował właśnie szereg atrakcji. Też wybiegniemy troszkę w przyszłość, powiemy parę zdań o tym, co na wrzesień, ale też w naszym portalu, nie wiem, czy zauważyliście, zaproszenia nie tylko na dożynki gminne, ale też dożynki wiejskie, czyli takie dotyczące danych miejscowości, a nie całego obszaru gminy. I tak na przykład w podgłogowskich Kluczach dożynki wiejskie odbędą się w najbliższą sobotę. Sołectwo i KGW Kluczowianki zapraszają serdecznie. No, będzie oczywiście cały obrzęd dożynkowy, ale też będzie co dobrego przekąsić na miejscu. Tak więc zapraszamy serdecznie, a jutro na naszej antenie będę miał okazję o tym porozmawiać i będziemy w serwisach o tym mówić z panią Sołtys Kluczy. Tak więc słuchajcie uważnie i jeśli macie tylko wolne moce przerobowe, to do Kluczy się wybierzcie. Mam hasło reklamowe dla nich. Dawaj. Kto Kluczy nie błądzi. I trafia do Kluczy. Właśnie, no ale w zakładce Co, Gdzie, Kiedy również Sołtys, Rada Sołecka i Radni Miejscowości Raszówka zapraszają na dożynki właśnie do Raszówki, na boisko sportowe. Tam też dożynki się szykują w ten weekend 24 sierpnia w sobotę od 15. No a szczegóły właśnie u nas w portalu miedziowe.pl. Jeśli jeszcze są miejsca, gdzie różnego rodzaju święta mają miejsce, czy to w ten weekend, czy może w ciągu tygodnia jakoś, albo w kolejny weekend i następny, no to zawsze można zajrzeć do nas na miedziowe.pl i samodzielnie umieścić informacje na ten temat bezpłatnie. To jest jeszcze raz do podkreślenia. Bezpłatna jest ta forma. Można opublikować informację o wydarzeniu, które proponujecie mieszkańcom naszego regionu. W portalu miedziowe.pl klikacie zakładkę Co, Gdzie, Kiedy, a tutaj przycisk Utwórz wydarzenie. Otwiera wam się formularz, który wypełniacie i gotowe, jeśli wypełnicie. Prosta sprawa. Więc zachęcamy, zapraszamy, a teraz zapraszamy oczywiście do telefonowania, bo to jest temat dla reportera. I my czekamy na telefony i zgłoszenia i tematy, które waszym zdaniem wymagają interwencji dziennikarza Radielka Zagłębia Miedziowego. No więc 767-400-400. No właśnie, no chciałam więc o przypomnienie numeru i już mamy, bo no was proszę. Się postarał. Z tej właśnie możliwości czasami wyjdzie. Skorzystali organizatorzy pikniku historycznego w 915 rocznicę obrony Głogowa, bo to przecież już jutro. Wszystko rozpocznie się o godzinie 14 pod pomnikiem dzieci głogowskich, złożeniem kwiatów właśnie pod pomnikiem. Potem wszystkie, może nie tyle uroczystości, co atrakcje odbywać się będą w Muzeum Archeologiczno-Historycznym od 14 do 19, a finał w kolegiacie, zwiedzanie świątyni i na koniec modlitwa. Szczegóły oczywiście i to obszernie, nie tylko na pięknym plakacie, ale też i rozpiska godzinowa, gdzie, kiedy, na jaki wykład warto się wybrać, a wśród tych, którzy będą przedstawiać, czy to historię, czy inne ciekawostki na temat miasta, będzie i pan Zenon Hendel, i Dariusz Czaja. A teraz mamy telefon. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Ja dzwonię z Głogowa z taką w sumie prośbą. Parę dni temu dzwonił do was pan odnośnie upomnień, które dostał na parkingu pod Społem. Czy mogłabym prosić jakiś kontakt do tego pana? Nie mamy niestety. Nie mamy niestety tego kontaktu do pana. A czy ja mogłabym podać swój? To myślę, że ja mam propozycję, aby po temacie może dla reportera, gdyby pani do nas zadzwoniła i poza anteną, zapisalibyśmy sobie pani numer i ewentualnie prosimy tego słuchacza też, żeby się z nami po temacie dla reportera skontaktował, to wymienicie się numerami telefonu. I będziecie się kontaktować. Dobrze. Dzięki śliczne. Dobrze, bardzo by mi zależało. Mam nadzieję, że pan słyszy. Dziękuję. Dziękuję, pozdrawiam. Pozdrawiamy serdecznie. Do usłyszenia, tak. Czekamy na kolejne zgłoszenia. 767-400-400. Przed weekendem w piątek macie taką możliwość do 9.45 zgłosić nam tematy, które was ostatnio może poirytowały. Dawno kwiatów i motyli nie było, prawda? Bardzo dawno odnoszę wrażenie. Ale po weekendzie będą pewnie za zrobienie porządku przy Obrońców Pokoju i przy Legnickiej. Takie mam przeczucie. Bo skoro nam już słuchacz zatelefonował i powiedział, że działają, że przycinają tą zieleń, która przeszkadzała i rowerzystom, i hulajnożystom, i pieszym, no to pewnie będą kwiaty i motyle po weekendzie. Tak jest. No to mam nadzieję, że będzie solidnie przeprowadzona ta modernizacja żywopłotu. 767-400-400, zapraszamy. 24 minuty mamy po godzinie 9. Dzwońcie, drodzy słuchacze, korzystajcie, bo to jest ostatni temat dla reportera w tym tygodniu, więc czekamy na nowe tematy, na dobre wieści też i właśnie może jest jakiś temat, który ma też już swój szczęśliwy finał, może ktoś chciałby wysłać kwiaty i motyle nawet. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, mówiliście przed chwilą państwo, że nie było dawno kwiatów i motyli. Dlatego chciałabym przesłać kwiaty i motyle dla pielęgniarek oddziału pediatrycznego szpitala w Łokowie. Proszę. Podziękowanie za opiekę. To już kolejny telefon. Bardzo dziękujemy. Za chwileczkę do szpitala tą informację przekażemy. Na kwiaty motyle już frną.
Bardzo dziękujemy czekamy na kolejne telefony. Tą dobrą informację już przekazałem rzeczniczce Głogowskiego Szpitala Powiatowego, która zawsze takie miłe informacje przekazuje też na oddział. No, później premia idzie. Czasami dobre słowo też potrafi rozjaśnić dzień. No, pozdrawiamy w takim razie. Obsługi tak naprawdę wszystkich oddziałów. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry, czy ja mogę zgłosić usterkę? O proszę, zgłaszać ofertę. Tylko, że nie to ofertę. Nie, tylko nie, usterkę, nie usterkę powiedziała. Tylko nie to... Nie, tam... Temat dla reportera, tak? Tak. No to witamy na naszej antenie. Proszę opowiadać. Ja chciałam zgłosić taką ścieżkę. Przechodzę do autobusu albo do Polo między Medicusem a pierwszym numerem Ptasia. I tam jest tak zarośnięte, tak brudno, gałęzie z akacji tak się rozrosły, że trudno przechodzić już jest. Może ktoś by się tam zajął? A w jakiej miejscowości jesteś? W Lubinie. Między Medicusem a pierwszym jest jedynka numer domu Ptasia. I co tam, akacje się tak rozrosły? No akacje i tak naśmiecone, nie wiem do kogo to należy. Tak, i butelki i takie, no dziadostwo po prostu. Dobrze, bardzo dziękujemy za ten telefon. Zapisane, zanotowane. Będziemy przekazywać dalej informacje, żeby tam zrobili porządek wreszcie. Dobrze, dziękuję. Dziękujemy za telefon. 767-400-400, zapraszamy kolejną osobę. Linię jest już wolna. Lubin, Polkowice, Głogów i jeszcze inne miejscowości. Co jest nie tak? Co trzeba naprawić? Zapraszamy, dzwońcie, korzystajcie. Jest 9, teraz już dokładnie 27, a do 9.45 czekamy na wasze telefony. No, trochę jeszcze poczekamy na wasze telefony. To znaczy mamy nadzieję, że nie będziemy musieli długo czekać, że już, tych telefonów będzie odbieramy. Dość sporo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam do państwa prośbę. Moglibyście sprawdzić albo kogoś tam z waszych techników, bo jest przebitka na waszej stacji w Lubinie na osiedlu Przylesie. A to tylko w Lubinie na osiedlu Przylesie? A, proszę pana, ja nie wiem, czy gdzieś dalej jest. Bo tylko pan nam zgłasza tą przebitkę w tym momencie. No, to już jest od wczoraj chyba. To tak nagle się zrobiło? Ale to jakaś inna stacja się przebija przez nas, czy jak to? Tak. Okej. Dobra, ja sobie to zaznaczę i wyślę, bo tutaj przez nasz portal można też zgłosić taką usterkę i wadę. Więc ja to zrobię, a techników i też poinformujemy. Jakby tam mi pan tylko podał, jakby pan mógł, Przylesie, ale ulicę? No to jest ulica Orla akurat. Orla, dobrze, Orla, to sobie wpiszemy. Bardzo dziękujemy za tę informację, przekażemy technikom dalej. Serdecznie pozdrawiamy, a jeśli ktoś chciałby jeszcze ewentualnie podać inną lokalizację, to poprosimy po temacie dla reportera, bo teraz to czekamy na tematy związane z naszym regionem. Jeśli jest jeszcze coś, co trzeba naprawić, poprawić jakieś sytuacje drogowe, może związane z zielenią, no to dzwońcie w naszym temacie dla reportera. Czekamy. 767-400-400. I mamy następną osobę. Dzień dobry, witamy. Halo. Dzień dobry, ja dzwonię z Polkowic w sprawie tych gruszek, bo ta pani coś tam wspominała na ulicy Skalników, a tu są trzy gruszki na ulicy Kolejowej wzdłuż Briko, Kościół i tu jest też i trzeba, bo jak jeżdżę tam rowerem, jeżdżę w stronę Briko, gałęzie wystawają poza chodnikiem, jeżeli idzie przejść. Druga sprawa, nic nie jest zrobione w sprawie tych płytek na poczcie, tutaj jakiś targ jest, Straż Miejska, tam nic nie jest zrobione. Od stycznia już dzwoniłem do was. Jeszcze sprawa jest tej apteki, co w Polkowicach jest tam pusta, tam się nic się nie dzieje. Następna sprawa, ja chciałem poruszyć, bo na ulicy, tam jest chyba Legnicka w Polkowicach, z tyłu jak jest PGM, to jest taki oszklony budynek, stoi tam już 15 chyba lat, chyba stoi to puste i tam się nikt się nie interesuje się w ogóle. Lekarze biorą takie duże opłaty za leczenie i na nie chcą tam zrobić sobie lekarze, zrobią sobie tam jakieś gabinety, sobie porobią sobie
i tego, żeby to jakoś to działało, a tam chodzą tam ludzie i tego i za PGM jak jest w Polkowicach, co już tyle lat pusty, no i to, że miasto się w ogóle się nawet tym nie interesuje się i tego. I no ja bym pana Skopińskiego i zaprosił rowerem, żeby pojechał i zobaczył rowerem. I gdzie leży Chocianów, ten pałac się tam się niszczy, no żeby tą sprawę jakoś poruszyć i na terenie Miziowego. Proszę pana, zrobimy tak, bo... Ale dużo tematów tam pan zgłosił, bardzo dziękujemy. Pałaców w okolicy, które niszczą jest od... Niszczają. Niszczą. No same no się tak, niszczają, też tak. Czasami niszczą. Jest tyle, że aż głowa boli i szkoda, że nie ma inwestorów, którzy by to zrobili. Czasu by nie starczyło, żeby objechać wszystko. A później jakby zaczęli to naraz remontować, to firm, które by to wyremontowały. Ale jak Kasi wyśle ten dźwięk z tematu dla reportera, to będzie miała pełne ręce roboty normalnie, bo hurtowo nam dzisiaj słuchacz ile? Z 5 tematów zgłosił, nie? No bardzo dobrze. Ja myślę, że tylko tematy. Jeden telefon, a proszę bardzo, jak można obszernie wymienić wszystko. To co, przerwę krótką robimy chyba, nie? No chyba trzeba by było zrobić krótką przerwę reklamową, a zaraz po niej wracamy z drugą częścią dzisiejszego tematu dla reportera. No to wracamy do dzisiejszego tematu dla reportera. 9:34 na zegarku, jeszcze 11 minut do waszej dyspozycji. Temat z nadajnikiem zgłoszony. Podobno jeszcze ktoś dzisiaj zgłaszał już taką informację poprzez nasz portal miedziowe.pl, bo można to zrobić. Na sam dół portalu się zjeżdża i tutaj jest pierwsza zakładeczka na czerwono z napisem, nie, na niebiesko, przepraszam, z napisem zgłoszenie awarii Radia Elka. No, by takich zgłoszeń było jak najmniej oczywiście, ale jak coś jest nie halo, no to zgłaszajcie. Tak, a teraz chcielibyśmy powiedzieć halo, dzień dobry do kogoś, kto do nas zadzwoni pod numer 767-400-400. No i zapraszamy, czekamy na kolejne tematy, które waszym zdaniem wymagają interwencji dziennikarzy i dziennikarek Radia Elka Zagłębia Miedziowego. Co jeszcze trzeba naprawić, co jest nie tak, Lubin, Polkowice, Głogów i jeszcze inne miejscowości. Może jakieś sytuacje drogowe, może jakaś nowa dziura gdzieś się pojawiła, może jakaś nie do końca dobra sytuacja z zielenią w naszym regionie, może jeszcze coś innego, a bywają różne tematy. Czekamy na nie do 9:45. Przypomnę jeszcze raz numer 767-400-400. Linia jest wolna, proszę korzystać. Tak, na szczęście sytuacja z zielenią poprawia się na Obrońców Pokoju i na Legnickiej, jak zgłaszał nam słuchacz. Długo na to czekaliśmy, ale w końcu się doczekaliśmy. A ci, którzy czekali na zawody motokrosowe na torze Kaczedoły w Brachcicach koło Wschowy, doczekają się już w nadchodzący weekend, tak jak teraz doczekaliśmy się telefonu. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Mnie dzwoni z taką sprawą. Chodzi mi o przejście dla pieszych na krzyżówce Chopina i Długosza. Tam jest próg zwalniający na całym przejściu. Mhm. Natomiast, żeby je pokonać, to trzeba być naprawdę sprawnym fizycznie. Mhm. Bo zejście z krawężnika, przejście przez ten koszkę, która tam jest położona i wejście na próg, dla osoby niepełnosprawnej jest to niemożliwe. Powiem panu szczerze, kilka, nawet nie tygodni, kilka miesięcy temu tą sprawę zgłaszaliśmy, bo też już jeden z mieszkańców dzwonił do nas w tej sprawie. Wykonawca miał to poprawić w ramach napraw gwarancyjnych. Nie tylko to miejsce, ale jest jeszcze kilka innych w mieście, gdzie takie... No dokładnie, niedaleko szukać. Niedaleko szukać, dokładnie. Przypomnijmy się, na jakim to jest etapie, no bo skoro w dalszym ciągu nie jest to zrobione tak, jak powinno, to trzeba to jednak poprawić. Bardzo dziękujemy. Dziękuję również, miłego dnia. Również miłego dnia, do usłyszenia. No to nie jedyne takie miejsce w Głogowie, gdzie ciężko jest się poruszać osobom, no nie tylko niepełnosprawnym, ale czy matką z wózkiem dziecięcym też niełatwo przejechać przez takie właśnie wyniesione przejście dla pieszych, które jest, no ma za zadanie oczywiście spowolnić ruch, ale też musi być tak wykonane, żeby pieszy mógł spokojnie takie przejście pokonać. Takie moje osobiste zdanie. Co sądzicie? No, to są trudne, naprawdę, do przejścia osobom, które na przykład poruszają się o kulach, czy z balkonikiem, a o wózek, to już jest zupełnie inna bajka. Dokładnie. Wózek inwalidzki, czy nawet matka, która prowadzi dziecko w wózku, też nie ma łatwo przy takich przejściach dla pieszych. 767-400-400, chyba najłatwiej ewentualnie miałby rower, ale już hulajnogą też nie jest tak prosto. Przy takim przejściu dla pieszych. No dobrze, czekamy na następne telefony, bo jeszcze mamy kilka... Rowery jeżdżą przejściem dla rowerów. Śluzami, tak?
Ale jeśli nie ma, no to... No to schodzą z roweru i przechodzą. Okej, no ale przeprowadzenie też tak nie jest... No, no najłatwiej jest po prostu przeprowadzić rower, nie? Albo... No. No dobrze, czekamy na następny telefon. Na następny temat, może jakaś jeszcze dyskusja się zrodzi na naszej antenie, bo może ktoś wywoła taki temat gorący w Zagłębiu Miedziowym. Zapraszamy 767-400-400 do 9.45. Można zadzwonić, linia jest znów wolna, więc proszę bardzo. Ja wczoraj wieczorem, nie, po południu, nie wieczorem, 17 to jednak po południu, nie wieczór, miałem okazję być w hotelu Kubus na prezentacji KGHM Chrobrego przed nowym sezonem w Orlen Superlidze. Na tym spotkaniu przedstawiono cele na nadchodzący sezon, tak po cichutku, może nie głośno, ale krok do przodu drużyna chciałaby zrobić i dwa lata z rzędu była czwartą siłą w Polsce i tak po cichu o brązowym medalu zaczynają w Głogowie myśleć, choć będzie to na pewno bardzo trudne zadanie. Wiele czynników będzie musiało się na to złożyć, ale oficjalnie powiedziano, że powalczą o brąz w tym sezonie, a już i tak dobrze będzie, jeśli się uda utrzymać tą wysoką czwartą lokatę w kraju. Czy tak będzie? No, pokażą to najbliższe miesiące. Sezon rusza 31 sierpnia. Pierwszy mecz KGHM Chrobry zagrał u siebie z ekipą Zepteru KPR Legionowo, a my w przyszłym tygodniu na naszej antenie będziemy mieć do rozdania 10 wejściówek na to właśnie spotkanie, tak więc słuchajcie nas uważnie. 767-400-400. Jeszcze jest temat dla reportera. Jeszcze mamy niecałe 7 minut. Drodzy słuchacze, czekamy na kolejne tematy. Lubin, Polkowice, Głogów. I korzystajcie z tej okazji, bo to ostatni temat dla reportera w tym tygodniu. Jeszcze raz przypomnę. Chociaż mam nadzieję, że też przez weekend jakieś nowe tematy zauważycie, które wymagają naprawy, poprawy w Zagłębiu Miedziowym i że w poniedziałek będziecie zgłaszać. Ale jeśli już wiecie, że coś trzeba poprawić, to dzwońcie dzisiaj. 767-400-400. Tu delikatnie zagaiłem temat zawodów motokrosowych na Kaczych Dołach. Wracają po dobrej kilkuletniej przerwie i to będą kolejne rundy nie tylko Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej, ale także Pucharu Polski w motokrosie i Mistrzostw Polski w quadcrossach. Tak więc zapraszam serdecznie na tor. Tam wstęp jest wolny, a teraz słuchacz z nami. Halo, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja się chciałem przypomnieć w sprawie tych krzewów tam na Piastowie, to zdjęcia na Messengera wysyłałem. Tam jest z dnia na dzień coraz gorzej. No ja nie wiem, tam jakiś powinna być, nie wiem, spółdzielni czy zieleni, jakiś świt na motorze z piłą, żeby to ścinał. Przecież tam trzeba na pół ulicy, na jeden pas wjechać, żeby wyjechać, żeby widzieć inne auta. To jest, dobrze pamiętam, wyjazd z Łokietka, tak? Tak, tam jest to od Łokietka w stronę przychodni, jak się wyjeżdża z osiedla w stronę przychodni, to nic nie widać, ani na lewo, ani na prawo. Mm-hmm. Nie, przyjdzie nam się przypomnieć, no, staramy się zgłaszać, przede wszystkim dziękujemy za zdjęcia, bo tu mamy przynajmniej to udokumentowane, no i czekamy. No, ale to już trwa dwa tygodnie, także no to nie wiem, no, bo oni robią terminy, że tutaj koszą, tam koszą, ale to stwarza zagrożenie, tak samo z tym znakiem przed tym rondem, że się wjeżdża na Polkowice i na Piastów przykładowo z lewego pasa, to po prostu ciężarówki za późno też reagują. Tam pisałem do Generalnej Dyrekcji Dróg we Wrocławiu, to oni napisali, że taki znak ma tak stać, że stoi zgodnie z przepisami i wnosi, ale tam kiedyś dojdzie do kolizji, bo te ciężarowe samochody skręcają z prawego pasa w lewy w ostatniej chwili, bo ten znak jest praktycznie przed samym rondem, a ciężarówka nie ma 3 metrów czy 4, tylko 15 czy 20. To i tak dobrze, że dostał pan odpowiedź, bo jak ja napisałem, to mi nie odpisali. Dobrze, ale fajnie, że bierze pan też sprawy w swoje ręce. Kwestie tutaj tych przerośniętych krzaków też po raz kolejny zgłosimy. No i czekamy, no. Tak jak doczekaliśmy się pracy na obrońców pokoju na Legnickiej, to może w końcu tu się ktoś pojawi. Ja no, bo tam podejrzewam, że to spółdzielnia, bo to są ich tereny, tak ja wniosłem. No, a to nie... Dziękuję, miłego dnia. Dzięki śliczne, do usłyszenia. Ja podejrzewam, że jest to w pasie drogowym i nie wiem, czy akurat spółdzielni. No, w dalszym ciągu czekamy i uzbrajamy się w cierpliwość. Miejmy nadzieję, że do żadnej niebezpiecznej sytuacji tam po prostu nie dojdzie. Pogoda piękna na weekend się szykuje, prawda? Z tego, co patrzyłem, koło 30 stopni, słoneczko. Tak, będzie gorąco, będzie bardzo gorąco wręcz, szczególnie w sobotę, bo nawet 32 stopnie Celsjusza. Mamy 3 minuty jeszcze tematu dla reportera, więc zachęcamy, zapraszamy. Jeszcze można do nas zadzwonić i do tego namawiamy, linia jest znów wolna, więc zapraszamy, 767-400-400.
planujecie weekend z portalem miedziowe.pl z działem co, gdzie, kiedy i nie przegap. No a tutaj tych ofert, jeśli chodzi o imprezy wszelkiej maści, jest naprawdę sporo. Mówiliśmy o dożynkach, ale nie tylko dożynkami ten najbliższy weekend będzie stał, bo są też inne imprezy, z których możecie skorzystać. O pikniku historycznym już mówiłem, o motokrosie też mówiłem, ale są też inne, z których możecie śmiało wybierać i się po prostu na nie wybrać. Tak właśnie, więc zachęcamy, korzystajcie z naszej ściągawki, z wydarzeń kulturalnych, a także sportowych, dział Nie Przegap, zakładka Co, Gdzie, Kiedy, to tutaj podpowiedzi, jak spędzić nie tylko weekend w Zagłębiu Miedziowym, w tygodniu też różne ciekawe wydarzenia, więc korzystajcie, a teraz jeszcze skorzystajcie z ostatnich chwil w temacie dla reportera i dzwońcie 767-400-400. Nowy temat wpadł, widzę na nasz portal miedziowe.pl, że nie będzie wypłaty jednorazowej nagrody rocznej w wysokości 5000 zł, nie będzie też podwyżek stawek płacy zasadniczej, taki jest bynajmniej na tę chwilę stanowisko zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Związkowcy się jednak nie poddają, podtrzymują swoje postulaty i dają władzom polskiej miedzi czas do namysłu do września i to kontynuacja trwających od stycznia negocjacji płacowych. Taki temat w całości już dostępny na miedziowe.pl. Jestem pewien, że sporo osób jest tym tematem zainteresowanych. I czekamy na komentarze w tej jak sprawie. Jak najbardziej. Na portalu miedziowe.pl to w artykule pod tytułem Póki co bez nagrody i wzrostu płac. I my czekamy ostatnie półtorej minuty. Drodzy słuchacze, kto rzucam na taśmę przed weekendem, bo w weekend jak myślałem, dobrze wiecie. Kto rzuci tych kamieniem? Wiesz. Nie, lepiej nie. Naprawdę myślałem, że powiesz, kto rzuci kamieniem. Kasia zresztą też myślała, że tak powiesz. Jest jakaś moda na malowanie kamieni, prawda? Ta moda to już ma z 25 lat. No ale ostatnio się rozpoczęło. No, bo to TikTok zrobił swoje, trendy wróciły. W internetach. Tak, tak, trendy wróciły. No jak ktoś ma ochotę, to zawsze można sobie, wiesz, pociapać po kamieniu. Mhm. Postawić sobie taki kamyczek. Widziałem ostatnio, jak kamień pan zrobił, wyszlifował go tak ładnie, zrobił z niego taki idealny prawie, że tak, wiesz, okrąg, taką kulę zrobił z niego, pomalował na tym te łatki takie od piłki nożnej i porozstawał po mieście, a następnego dnia miał klientów, bo był ortopedą. Tak się spodziewałam. Taka stara reklama jest właśnie, jak przez całą praktycznie reklamę człowiek tam robi te piłki, robi, a na końcu zadowolony to wchodzi do swojego gabinetu. Myślę, że ławki w Głogowie powinny się na noc zamieniać w takie piłki. No wtedy ktoś chciał sobie mniej wandali. Nie kopnąć. Albo by się odechciało. Wandale kontuzjowani. To może robić betonowe ławy. Ale wtedy by się szybko wyjaśniło, kto lubi tak się bawić. No. Tak. Na betonowych to byśmy mieli telefony, że zimno jesienią. W co? W pupę. Dobrze, słuchajcie, 9.45. Kończymy. No to moi drodzy, kończymy dzisiejszy temat dla reportera. Osoby, które zgłaszały nam temat podejrzanych albo zadziwiających kar za parkowanie w niektórych miejscach w Głogowie, to po temacie dla reportera już za momencik dzwońcie, wymienicie się numerami telefonu, jeśli macie ochotę. Poza anteną już to zorganizujemy. A co? No teraz będziemy już dziękować słuchaczom, którzy do nas dzisiaj zadzwonili. Tak, prawda to. Dobrego weekendu wam życząc i temat dla reportera wróci w poniedziałek o 9.15. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15 temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka Zagłębia Miedziowego i portalu regionu miedziowe.pl. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 767 400 400. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.